Czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Noita. Mówiąc to tak, jak tutaj mocno mnie przekonywał do tej poprawnej wymowy Waldek, Noita. Noita, w każdym razie gramy dalej i dzisiaj, moi drodzy, w końcu będę miał wam do zaprezentowania wyniki konkursu. Kilka dni temu ogłosiłem konkurs, nie igraj z jajem, dostałem od was sporo prac. Nie tyle co na przy sali Face, ale też było całkiem sporo ich było. Dziękuję serdecznie za wszystkie nadesłane prace i pod koniec odcinka, żeby teraz nie przedłużać tego materiału, zobaczycie, jakie trzy prace otrzymają ode mnie grę. A to wszystko oczywiście, tak jak mówię, pod koniec materiału, więc na razie już nic więcej o tym nie mówię. Lecimy z nową grą, mam załadowaną nową postać, której jeszcze nie znacie, więc to będzie coś ciekawego dla was. Lecimy też nową, zwykłą grę, żeby wystartować od czegoś zupełnie nowego. I tą nową postacią jest, moi drodzy... Możecie się spodziewać, że to jest Zout, że to jest właśnie... O, spaliłem. Chciałbym powiedzieć, mogliście się spodziewać, że to jest Hollow Knight, ale nie, moi drodzy, to jest Zout. Chociaż on wydaje się trochę duży jak na Zouta. Bo też pierwszy raz go widzę, muszę przyznać, że pierwszy raz go widzę na oczy. Ale faktycznie jest to Zout. I teraz, czym się charakteryzuje Zout? Zout, jak wiemy, jest fatalnym wojownikiem, więc ma tylko i wyłącznie mega pełną butelkę alkoholu i Thunderstone. Nic oprócz tego nie ma. Dodatkowo ma jeszcze Invisibility i Repelling Cape, czyli taki zestaw, żeby szybko zrzucać z siebie różne płyny i do tego być niewidzialnym, jeżeli oczywiście nic się nie dzieje. Być niewidzialnym, czyli po prostu będziemy atakować z zaskoczenia. Atakować czym? Oczywiście atakować Thunderstone'em. Będziemy rzucać w głowę. To jest jedyna nasza broń, którą... Jedyna rzecz, którą możemy zrobić... Pod T muszę pamiętać, że mam ten Thunderstone, więc muszę też wiedzieć... O! No to był bardzo dobre wyjście. O, i na start dwie różdżki, moi drodzy. Jeszcze nie zaczęliśmy dobrze. I już dwie różdżki na start, także Thunderstone biorę ze sobą dalej. I mamy co? Zamrażanie. Czyli już mamy zamrażanie, okej. Na start dwie wędki. Ja nie wiem, czy to chyba jakoś wykryło, że tutaj będę chciał dzisiaj grać trochę inaczej. No dobra, zobaczymy. I teraz muszę tylko pamiętać, że mam niestety pod T mam rzucanie w przeciwników, więc muszę... Ło! No to było fatalne, to był fatalny rzut. Mi się wydaje, że na... Akurat jeśli chodzi o dzisiejszą rozrywkę, będę musiał przerzucić sobie z powrotem. Kurczę, no nie trafię kompletnie, co jest grane? Jakoś nie jest tak łatwe do rzucenia i do zrobienia chyba, tak mi się wydaje w takim wypadku. O, no dobra. Ale po uderzeniu Thunderstone'a zdobyłam tylko jeden Gold Nugget. Co ciekawe, czy Thunderstone nie wywołuje w takim wypadku Trick Grid? Bo to jest w sumie ciekawe. Szósteczka, o, tam jakiś koleś sobie spadł, tak, niech sobie leży. O, tu proszę bardzo, jest kolejny koleś. Tak mi się wydaje, że chyba Trick Grid nie idzie. Po rzucaniu Thunderstone'em. Co jest intrygujące, ale mamy schowanego Zouta, który nie będzie w żaden sposób atakował. Winny niż... Po prostu rzucając przeciwników przedmiotami. Także rzut oczywiście w żaden sposób nie anuluje naszej niewidzialności, jak również zadaje też obrażenia. A wydaje mi się, że zadaje obrażenia tutaj z krwi. Bo krew też rzeczywiście jest elementem, który przewodzi prąd, tak? Bo to w końcu jest ciecz. To może być ciekawe doświadczenie, biorąc pod uwagę, że mi przeciwnicy faktycznie nie widzą. Ciecze raczej się nie będą mnie za bardzo imać, a tu mamy skrzynkę, proszę bardzo. No dobra, zobaczymy, jak się będzie nim grało, bo tu rzeczywiście trochę inna będzie potyczka, ale dzięki temu może teraz... O, co ciekawe, to w ogóle się rozprzestrzenia też na inne tam elementy. Dobrze, bo przydałoby się to jakaś odporność na elektrykę w przyszłości. Więc mam nadzieję, że tam na dole oni się jakoś sponiewierają i nie przeżyją zbyt długo. Nie widzę nic, nie widzę nic. Co to jest? Ambrosia Flask. Dobra, czyli ambrosia to jest to coś, co daje nam chyba... Ambrozja chyba dawała odporność, tak? Dawała jakiś tam zwiększony defense. O! Świetnie, w ogóle zobaczmy. Ja cały się zatopię w wodzie, ale zobaczcie, jak Repelling Cape powoduje, że jak mega, mega szybko zrzuca się ze mnie ta właściwość. No i zobaczmy. O! A czemu przed chwilą narosło trochę wody? To jest dla mnie intrygujące. Okej, teraz pytanie, jak mam wziąć ten Thunderstone stąd? Dobra, mam. Udało się. Okej, tylko teraz pod siódemką mam go, dobra. No, wiecie co, no wygląda na to, że będę musiał to zmienić sobie pod spację, żeby móc tym rzucać. No, oczywiście z tym w ręku chodzić z tym w ręku, to jakiś średni pomysł to jest. I uwaga, uwaga, a masz! Dostał. Ale wygląda na to, że będę musiał jednak... O!
No właśnie. Tego się obawiałem. Ale to jest Zoot. To jest Zoot, on ma takie przypadłości. Trzeba bardzo po prostu uważać. No dobra. No nie jest, nie będzie łatwo na pewno rzucać tym Thunderstone'em. O, wpadłem w krew. Muszę szybko zrzucać się. A tutaj ktoś coś wziął. O, próbował strzelić, ale nie trafił. To on mi widzi? Jakimś cudem? Chyba nie. Wątpię, że mi widział. Ale widzę, że zabójstwa Thunderstone'em dalej, zobaczcie, no wydaje mi się, że... No wydaje mi się, że nie robią tego, co powinny robić. O, okej. O, trafił mnie. Co jest grane? Strzelam. Ło, on ma... Dobra, teleportująca wędka, okej. W porządku, muszę wziąć Thunderstone, bo inaczej będzie kiepsko. Wziąłem? Wziąłem. Na szczęście szybko ze mnie spada też to dziadostwo. Okej. Mamy wędkę, która powoduje, że się będę szybko teleportował. Okej, w porządku. Czyli teoretycznie mamy zamrażającą też wędkę, w razie czego. Mamy tę wędkę teleportującą. Mamy Thunderstone cały czas. Okej. Więc takowy jak w kwas wpadniemy w truciznę, to szybko zrzucimy z siebie to. Więc Repelling Cape jest ogólnie bardzo fajnym dodatkiem. Mi się niezmiernie podoba. No dobra, tylko teraz tak. Najgorsze, będę musiał zmienić te klawisze za chwilę chyba. Okej, dostał w łeb. Spacja i te. O nie! Stoję w krwi, tralala. No, także widzicie, już 30 HP, mimo że mnie prawie nie widzą. O, tutaj coś trzeba zniszczyć może. Dobra, to zniszczymy. Aha, to jest zamrażanie, okej. Tego gościa trafiłem, to już jakoś... Aha, tylko to się znowu sypie na twarzy. Także to byłoby trochę średnio, gdyby to się zsypało, ale to i tak się zsypie, to nie ma jakby za bardzo wyjścia. Nie mam nic, co jakoś mocno eksploduje. Także chyba do tego HP-upa się w sumie średnio dostanę. Tak coś czuję. Dobra, zobaczmy, jeszcze raz rzuci... Oj! To jest przecież to jest przecież metalowe, dobra. Wszystko w porządku, jeszcze żyje. O dziwo. Ja jednak nie będę z tym chodził, bo to jest niebezpieczne. Dobra, to idziemy zobaczyć, czy... O. Co to? To jest chyba coś nowego. Akselatorium, co? Acceleratium flask. Strzelam, że to będzie przyspieszać. Tutaj woda wycieka. Tu mamy jeszcze Invisilibium flask, ale my jesteśmy niewidzialni, więc nie potrzebujemy Invisilibium flask. Dobra, widzę, że tu jest jakaś jeszcze wędka. Chciałem już iść po HP upa. Tu mamy jeszcze Berserkium. No, Berserkium... Berserkium olewam w tym przypadku. Co to w ogóle jest za miejsce? Gunpowder tu siedzi. No dobra, zobaczmy. Tam coś powybucha, mam nadzieję, że jakoś otworzymy jakąś tajną skrytkę. Tu nie za bardzo mogę się na razie dostać, jak sami widzicie. Ale to mamy wędkę. Może ta wędka będzie miała coś, co nam pomoże tu trochę się ogarnąć. Ło, ale krwi. Czy tu w ogóle mogę jakoś wejść? Tak średnio bym powiedział. Rzucimy może mu w twarz jakoś. Ziuu! To nie był dobry rzut, ale może kogoś tam sponiewiera elektrycznie. Także oj, tam zobaczcie, tam jeszcze rzeczy płoną. On mnie widzi. Nie widział mnie przez chwilę. Dobra, skubany. A może tutaj Bibi? Tutaj to fajnie by było, jakbyś tutaj dobił się. To trochę średnio trafiam. Tak, to jest idealnie. Dobra, bardzo średnio trafiałem. Okej. I teraz muszę tylko wziąć ten Thunderstone jeszcze. Wzięty. Rzucaj z siebie, zrzucaj. Dobra, i teraz co? No, nie za bardzo mam czym kopać. O, super. Dobra. Także wychodzi na to, że chyba się nawet do tej wędki nie dostanę za bardzo, chociaż może jakoś się uda, chociaż mam mało strzałów. O, już jakby jest wejście. Już mogę wejść? Kurde. Już prawie. Jeszcze mały piksel tutaj blokuje drogę. Jak zamyślicie, zaraz mnie sponiewiera. Dobra, jest bomba. No i w sumie spoko, bo ta bomba teraz by nam pozwoliła wejść po ten HP up, tylko tutaj trzeba niebezpieczeństwo jakieś odgarnąć. O ile to jest w ogóle możliwe. W sumie z Berserkium byłoby całkiem spoko. Mamy akceleratorium. Zobaczmy w ogóle, co to jest. Co to robi? Powinniśmy szybciej biegać. Tak. Ło! Oczywiście mam Repelling Cape, więc mnie nie będzie widać. Dość szybko, ale okej. Tego gościa nawet... A, tego gościa mogę jakoś zamrozić? Może on zginie po zamrożeniu od razu? Znaczy to jest zatrzymanie w czasie. O, proszę bardzo. Ha! Można było go tak ubić. Okej. Co mamy? O, proszę bardzo, staliśmy Circle of Vigor, a Field of Regenerative Magic. Czyli jednak dał nam twórca więcej opcji na leczenie, tego nigdy nie widziałem w grze. Czyli jest sposób, czy to jest sposób na leczenie? Przekonamy się, jeżeli ja w ogóle to przeżyję.
i wyjdziemy do kolejnego poziomu. W sumie możemy to przejść, bo w sumie teoretycznie moglibyśmy z Zoutem grać w taki sposób, że moglibyśmy po prostu co robić? Wszystko, nie zabijać żadnego potwora. W sposób normalny, można powiedzieć. Dobra, udało się tutaj dostać, więc mam HP upa jeszcze. To jeszcze dla kurtuazji przejdę się po HP upa za lawę. I tu oczywiście będę musiał zaryzykować. W sumie nie będę się za bardzo jakoś przejmował, tam wrzuciłem, widzicie, Thunderstone'a, wziąłem inną zabawkę. Może uda się przeżyć to w taki sposób, nie wpadając w lawę nawet, i udało się, proszę bardzo. I jeszcze HP up tu na mnie czekał, także miło. I tu oczywiście czeka na nas orb i kolejny HP up. Także już mamy więcej HP. Myślę, że nie ma co kombinować. Możemy iść spokojnie i wejść po prostu już do kolejnego biomu. Rzucimy jeszcze bombkę tym gościom tutaj. I oczywiście prawie wszyscy uciekli. O nie. O nie. O, jak ja to spierdzieliłem tuż przed wyjściem. A se pomyślałem, a jeszcze walniemy sobie niegroźne pajączki, tak? No właśnie. I niegroźne pajączki spowodowały, że zapłonąłem. A to, że zapłonąłem, spowodowało, że prawdopodobnie któryś z tych mi jakoś kopnął, dziabnął, albo wykończyła mnie po prostu spalenie mordy. Także tak wygląda właśnie gra z Zoutem. Ciekawą sprawą jest w sumie zabawa tym Thunderstone'em, bo sobie tutaj, zobaczcie, wymyśliłem, że po prostu rzucam Thunderstone, jak gdzieś chcę się przedostać, i podlewam to whisky. Co powoduje, że to oczywiście tworzy reakcję łańcuchową, czyli powstają iskry. Dzięki temu mogę przechodzić przez różne elementy, które według mnie na początku, na początku wydawały się zamknięte, i dalej jestem, ups, praktycznie niewidzialny. Mimo że zdobyłem już dwie wędki, które są całkiem ciekawe, Magic Arrow, który mega szybko strzela, bo fajna wędka, i podobna wędka, i mamy Summon Disk Projectile, zwykły, podstawowy. Jeszcze nikogo nie zabiłem, dlatego myślę, czy uda mi, jak długo mi się uda nikogo nie zabijać i dalej przechodzić tę grę. Bo jestem po prostu ciekawy. O, tu niebezpiecznie, tu jest wręcz fatalnie. Chyba trzeba będzie pierwszy kill zrobić. Oż ty! Zdecydowanie tak. Widzę, już nie ma wyjścia, nie uda nam się tutaj przejść bez zabójstwa. Ale Zout trochę zdobył zabawek, ale oczywiście jeszcze musimy coś drygnąć. 38 HP to nie jest dużo. Także już dokonałem pierwszego mordu, także już jakby niezabijanie mi nie wyszło. Pacyfistyczny przebieg z tego nie będzie na pewno. Ale zobaczymy, co uda się znaleźć. Chyba właśnie zginę, ponieważ wpadłem w samo centrum rozpierdzielu i chyba nie zdążę się ugasić. Ja pitole! Co tu się wydarzyło? No tylko dlatego, że udało mi się jak najszybciej wpaść w ten cholerny kwas, tylko dlatego żyję. I to mam dosłownie 2 HP. Czy to mi pozwoli przeżyć i pójść do następnego biomu, czy niekoniecznie? Dobre pytanie, nie znam odpowiedzi na nie. Znając mnie, gdzieś po drodze coś mnie trafi głupiego, skoro przeżyłem coś w takim... coś tego typu. Teraz jestem też widoczny. Ale mam też całkiem ciekawe bronie, na dobrą sprawę. I oczywiście, o dziwo, strzelają w dziwnym kierunku te typki. Także ja z tego na pewno skorzystam. Jeszcze sobie tutaj przejdziemy. O, tutaj nie ma przejścia, okej. Także na razie po prostu testuję, czy Zout jest trudną postacią. Tak, to ten build jest stworzony po to, żeby było wyzwanie. Żeby nie było zbyt prosto. Przestań się moczyć. Wow! Dobra. Tam na górze jest jeszcze jakaś wędka. Może by udało się tam jeszcze pójść. Chociaż nie wiem, jak bardzo naokoło musiałbym iść. Wygląda na to, że chyba średnio jestem w stanie się tam dostać. Chyba żebym jakoś tu spowodował spalenie tego elementu. Być może jestem w stanie zrobić to, trzymając w ręku to. O właśnie, o widzicie? Podpalam po prostu. Dobra, okej, jest okej, jestem zadowolony. Spowodowałem spięcie elektrostatyczne w miejscu, gdzie był ogień. Mam w drugiej gwędce jeszcze Summon Disk Projectile, tylko na razie, no wiadomo, jak to użyję, to prawdopodobnie się zabije, także na razie nie używam. Nie widzą mnie, więc jest bezpiecznie, a ja sobie wejdę po wędkę. I wędka pozwala mi widzieć.
Także też jest całkiem nieźle i możemy od razu użyć. I mamy wędkę, która pozwala widzieć. Na razie widzą mnie również przeciwnicy, także to nie jest bezpieczne. Tu mamy polimorfin flask. Co byłoby jakąś ciekawą alternatywą do ogólnie grania, bo moglibyśmy na nich bardzo podchodzić przeciwników bardzo cicho i rzucić im w twarz polimorfię. I to mogłoby być ciekawy efekt. Ciekawym efektem teraz będzie to, że zginę, ponieważ nie jestem w stanie... Chowaj się! Zołt, ukryj się. No, teraz jesteś ukryty, teraz już cię nie trafią. Idziemy chyba do kolejnego poziomu, nie będziemy już bardziej kusić losu. Chyba, że wpadnę nogą do bigosu. Zaraz, tu nie ma przejścia. Tu jest dużo przeciwników, jak któryś mnie zauważy, albo wpadnę w jakąś ciecz, to po mnie. Nawet te pająki wydają się teraz groźne. Czy jestem w stanie tu przejść? Jestem w stanie. Dobra, nie ma co kusić losu, jest dobrze moim zdaniem i tak. Za bardzo nie ma też co regenerować. No bo to wszystko tu raczej dopiero użyłem. Także o, od razu mogę to też w sumie użyć. Będę wiedział więcej. No dobra, a zobaczmy, nie stać nas na prawie żadną wędkę, także to nie, to odpada. Stać nas na to i stać nas na to, a tu jest światło, no jest zaklęcie światła. Project Illuminator Surroundings. Czyli widzicie, o wiele więcej światła zostało dodane do gry, od kiedy pierwszy raz męczyliśmy się ze zrozumieniem, jak to zrobić, żeby cokolwiek tu widzieć. A my tu mamy bardzo ciekawe rzeczy, moi drodzy. Mamy Glass Cannon, ale mamy też Lucky Mutation. Dostanę odnóża pająka. Gdzieś to tam widziałem. Mamy też Revenge Tentacle. Glass Cannon w sumie jest idealny pod ten build. Chcę wam kiedyś pokazać, jak wygląda Lucky Mutation. Znaczy, że tutaj teoretycznie lewitacja nam odpada, ale zamiast lewitacji możemy na przykład chodzić po suficie, bo jesteśmy pająkiem. Te odnóża są ciekawe. Ale pod build Zołta pasuje nam Glass Cannon. Życie i tak nas mało interesuje, a w tym momencie nasze ataki będą pięciokrotnie potężniejsze, więc ataki z przyczajki może będą potężne i Zołt jednak coś będzie sobą reprezentował. A tymczasem, no, mam dobre wędki. Jak sobie porównuję, to wszystkie wędki są lepsze od tej, ale tu mam jakiś podstawowy strzał, tylko że ja mam podstawowy strzał. Także wygląda na to, że nie kupuję nic więcej, nie resetuję też swoich tam zabawek, bo nie potrzebuję. Tak samo mogę zawsze podejść gdzieś jakiegoś przeciwnika od tyłu po cichu i zalać go polimorfią. Tak? Tak mogę zrobić. Nie mam natomiast... O, proszę bardzo, będzie fajnie się tutaj dostać. Tylko pytanie, jak to zrobić? O, sobie idzie koleś rzucający bombami. Ale on dostaje razy 5 teraz obrażenia, ponieważ... Wiadomo. Ponieważ Glass Cannon, tak? Jak tu się dokopać? Czy w ogóle jestem w stanie się dokopać? Nie mam nic kopiącego. Nic kompletnie, co mam, nie jest kopiące. A żeby zdobyć trochę więcej HP, tylko że teraz tak, jest capped at 50. I teraz pytanie, czy jak ja zdobędę coś, co daje mi HP, to czy posiadając to, co posiadam teraz... No o. Dobra, to nie było bezpieczne. Zgiń sobie. O właśnie, daj mi też trochę złota z siebie, czemu nie? Czy ja jestem w stanie... No bo mam tutaj rzeczy, które mogę zrzucić, tak? A wiadomo, że kopanie powoduje, że już po krzyku... Trafiłem. Starczy jeden traf i już jest pięknie. Mogę zrzucić natomiast to tutaj, zanim to wszystko spłonie, bo widzicie, już timer się włączył. Także ja to chcę zrzucić tak, żeby to wybuchło w tamtym miejscu. Oh shit! No dobra, nie jest bezpiecznie teraz. Muszę się zlać alkoholem. Nie mam nic innego. Zlałem się alkoholem, ale alkohol oczywiście też bardzo szybko... Niby, że mnie gasi, ale jednocześnie bardzo szybko też powoduje, że dupa z tego wyjdzie. Za chwilę. Dobra, typa nie ma. Typa nie ma. Mam bardzo mały HP, tak? To jest istotne. Tu jest gigantycznie mały HP przy Glass Cannonie. Mam na szczęście jeszcze to. Gdybym to dobrze stymingował, dobrze to kopnął, albo dobrze, gdyby to poleciało. O! A nie tak jak teraz, to bym się dostał. Także na razie nie... Niestety nie mam nic, co kopię, także nie jestem w stanie dostać się tam. Także trochę smutek. Trochę smutek, nic z tym nie zrobię. Idziemy dalej. 40 HP mam. No bo jestem ciekawy, bo może to zmniejsza mi HP do 50, ale potem już jest norma. Dużo ryzykuję, ujawniając się, prawda? Ale... Szukamy. Wow! Jezus Maria, jak on mnie tu trafił? Flaszka! Zlewaj się! To nie jest bezpieczne, o nie! No tylko nie to, dobra. Hops! Umocz się i zgaś się, o właśnie. O rany. 16 HP. Okej, ciekawe jest też to.
Spróbuję to lekko skopać tam do nich na dół. To bardzo ciekawy kop był. O, tak. O, tak. Jo! I to są same same damage za... O-o. Same damage za uszkodzenie głowy. Jeden pocisk krechu też tam niżej, dobra. Okej, no to sami widzicie. Glass Cannon. Potężny. Niesamowity. Ale jednocześnie też powodujący, że tu wszystko może zabić. No kurczę, tam to HP up. Chciałbym zobaczyć, czy po prostu po tym ograniczeniu, jakie mam na HP, jestem w stanie cokolwiek zrobić więcej. Czy jestem w stanie zwiększać swoje HP mimo wszystko. Czy co, użyję jednak tej wędki. O tak, 100 obrażeń. Uuu, ale tu się teraz lawy nalało. Dobra, to skoro to jest lawa, no to nic z tym nie zrobię. Idę dalej, eksplorować, szukać. Jestem w Fungal Caverns. Wszedłem sobie do tej całkowitej rozpierduchy. Teoretycznie, igrając ze śmiercią, biorąc pod uwagę, jak łatwo mnie zabić, o ile tu złota leży, nie wiem, czy zdążę je wziąć. Pewnie nie, tam już miga. Tak, tam już nie za bardzo udało się to zabrać. Tu mamy... Aha, to jest w ogóle jakiś inny biom już tutaj narysowany, dlatego myślałem, na początku myślałem, że to jakaś woda jest czy coś, ale tutaj oczywiście to są te dziadostwa, które trują kwasem. Także jak wpadnę przez przypadek w jakąś ciecz albo dotknę czegoś, czego nie powinienem dotknąć, to wiadomo, jak to się skończy. No ale skoro, skoro jestem niewidzialny, to powinienem czuć się bezpieczny, nie? Przynajmniej, jak to się mówi... O kurde, co to za koleś? On chyba strzela promieniem niewidzialności. Tak to trochę wygląda, nie? A tu mamy jeszcze, proszę bardzo, skrzynkę. Tylko nie mogę jej otworzyć. Miesz niestety, ale jest zamknięta, także... No, to jest jedyny moment, jedyny motyw, kiedy mamy niewidzialność... Nie wiem, co on w sumie robi. Coś robi z tymi przeciwnikami. To jest jedyna szansa na to, żeby poobserwować, co tu się dzieje, będąc całkowicie niewidzialnym, tak? Oczywiście tutaj są ropuchy, które ostatnio mnie też poniewierały. Także możemy się przyjrzeć Fungal Caverns. Nie mam nic wybuchowego, ale cały czas mnie to trochę przeszkadza. Nic wybuchowego oznacza, że nie mogę w żaden sposób nigdzie też eksplorować, penetrować. Przydałby się chociażby jakiś... Co tam się stało? Drill! To zaryzykowałem teraz! Bo wszedłem i się ujawniłem i jednocześnie zbieram hajsy i 655 hajsów mam. Dobra, muszę tu zacząć się ruszać, żeby zniknąć. Ej, spoko! Oczywiście jest też ta opcja, że mogę zlewać na przeciwników... Mogę ich zamieniać w owieczki, prawda? Niewiele znalazłem ogólnie w tym biomie. Powiem szczerze, nie za bardzo jestem zadowolony z tych wszystkich odkryć, których tutaj dokonałem, albo raczej tych, których nie dokonałem. Leczymy się. I teraz tak, maximum health increased by 10, czyli jednak potrafi wzrastać, prawda? Potrafi wzrastać. Ostatnio zmarnowałem to, nie miałem tego leczącego, a teraz mogę to kupić. Poza tym, co to jest to? Square barrier, czyli bariera jakaś kwadratowa? Okej, okay. Rain Cloud, TNT oraz Formation Bifurcated. Co ciekawe, to może nam się przydać, bo to jest jedyna rzecz, która pozwala nam robić eksplozję. Zobaczmy natomiast, co mamy tutaj. Low Gravity, mniejsze, niższe skoki, mamy Slime Blood i mamy Extra Life. Dodatkowe życie przy Glass Cannonie. Weźmiemy, bo to nam da ogólnie respawn ze 100 punktami życia. To może przedłużyć nasz marny żywot ogólnie. Wezmę też to. Wezmę też to, żeby sprawdzić, co to jest. Wezmę też dynamit, żeby móc mieć cokolwiek do roboty. Square barrier i zobaczmy. Mana drain uses... Creates a thin, square-shaped barrier that harms passing creatures, including you. Aha! Czyli to jest ta bariera, którą widzieliśmy, pozioma pionowa, tylko że otaczająca mnie wokół. Po prostu. A to mamy leczenie prawdopodobnie. Field of Regenerative Magic. No, no właśnie, czyli prawdopodobnie leczy. Także Shuffle Now jest tutaj. Myślę, że sobie dorzucimy to w to miejsce. Raz będziemy użyć All Seeing Eye, raz będziemy robić Circle of Vigor. Tylko żebym nie zapomniał, które jest co. Bo nie mam czwartej wędki, nie mogę nic z tym więcej zrobić. TNT... TNT... Teoretycznie to jest 100 obrażeń, więc ja bym chciał to zostawić mimo wszystko. Shuffle jest, dobra. Co jakiś czas to będzie wypluwać z siebie po prostu TNT. Niech będzie. Na razie musimy sobie tak radzić, ponieważ nie mamy Edit Wands Everywhere. Tak. Możemy też w sumie sprawdzić. To jest widzialność. Oj, to prawdopodobnie nas leczy. Tak. Tak mi się wydaje, bo też, że są takie elementy leczące, co by zwolnimy refresha przy okazji. No dobra.
coś tam się dzieje w tej rozgrywce, która jest bardzo specyficzna, jak widzicie. Inna niż wszystkie, no bo trzeba się skradać, nie ma za bardzo czym bić i w ogóle. No, myślę, że to jest coś interesującego, coś innego niż do tej pory. Także wydaje mi się, że to jest też moment, w którym powinniśmy... O, tu się może ciekawe rzeczy dziać. Może powinniśmy sobie wrócić na stare śmieci i trochę HP pozbierać. Nie wiem, czy będę chciał jakoś wydłużyć tę grę bardziej. Ale wygląda na to, że mamy jakieś szanse. Dobra, mamy szansę. Nie chcemy oczywiście być widzialni przez jego bomby. Dobra, na razie nie było to możliwe. Na razie jestem dość mocno widzialny, a nie chcę tego. Trzeba pamiętać, że my w sumie mamy tutaj dość poważne obrażenia zadajemy. Także czasami trzeba się poświęcić. Snajperowi odpadła wędka, która zadaje... to są podstawowe rzeczy. Wezmę jako czwartą, bo żeby mieć jakąś czwartą wędkę, ale... Ale ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem tego rozwiązania. Tej wędki konkretnie, nie jestem wielkim fanem. A widzę, że stąd zgarnęli, okej. Zaraz. To bardzo ładnie niszczy też... Kurczę, to śnieg też potrafi niszczyć? O kurczę, co się stało z tą wędką, że potrafi takie rzeczy? Jakim cudem ona się przebija przez... Może Frozen Snow, że to jest miękkie rzecz, to potrafi się przebić, ponieważ... Ponieważ mam glass cannon, tak? I większe obrażenie i w ogóle, więc to dlatego się przebija przez... Przez różne rzeczy. Nie, koło mnie wybuchaj! Pało jedna. Dobra, zbieramy sobie, co mamy zbierać. W sumie no trzeba by zobaczyć, czy to się nie przebija przez drewno, nie? Tu gdzieś był kawałek drewna. A, drewno wybuchło. Bo chciałem zobaczyć na innej płaszczyźnie, czy tak samo dobrze działa, czy jednak nie. W sumie to ciekawe, że to pozwala się tak łatwo przebijać przez śnieg. Znaczy, to dobrze w sumie, tak? Tylko teraz tak, All Seeing Eye mam pod trójką. Teraz prawdopodobnie włączy to leczenie. Nie, teraz All Seeing Eye, okej, ale teraz będzie włączało leczenie. Więc już trzeba wiedzieć, że to rzeczywiście teraz będę się teraz leczył. Więc muszę uważać, już nie mogę All Seeing Eye włączyć, teraz będzie leczenie. Dobra, przechodzimy sobie dalej, oni się tu nawzajem wybijają. O, proszę bardzo, jak ładnie. Ciekawe, czy pocisk, który leci dziko, też może mnie zabić. O! I co mnie trafiło? Robal. Robal mnie trafił. Niewiarygodne. Co za idiotyczny robal. Dobra, trójeczka. Czas się leczyć. Dobra, leczymy się. Gin. Więcej leczenia. 44. Żyjemy. Najważniejsze jest to, że żyjemy. Aj. Znam obrażenia od tego dziadostwa tutaj. Okej. Jestem w stanie dostać się tutaj. I tu oczywiście jest też jakaś wędka. Ta wędka generuje nam Summon Rock Spirit. To jest całkiem spoko. Bardzo wolny mana recharge, ale nas to chyba nie boli, nie? Chyba nas to nie boli. Mamy też critical on wet enemies. Bierzemy. A co? Będziemy mogli teraz wystrzeliwać naprowadzane pociski. Wiecie, strzelanie naprowadzonymi pociskami też powoduje prawdopodobnie to, że... Oho! No proszę, kogo my tu mamy. Wezmę sobie dwójkę, co zadaje większe obrażenia. Spróbujmy ubić drania elektrycznego. Gdzie on leci? Leci do kolegów, na razie pozbieramy. Ktoś coś wziął. Okej. Widać, że wziąłeś wędkę. Bro, uwaga, robimy to, tylko musi stanąć w miejscu. Wow! To mnie chyba zabiło, you get what extra life saved you. Jakimś cudem, moi drodzy, to mnie rozpieprzyło. To mnie wzięło i rozwaliło. Ten potężny atak, może to, że mam glass cannon powoduje również, że wybuchy są potężne. Skąd on wiedział, że tu jestem? Czyli, moi drodzy, Extra Life uratował mi teraz przebieg. Wyczułem, że Extra Life jest dobrym perkiem na tę postać. Nadal jednak zastanawiam się, co się stało z tą wędką. Ktoś tu zarąbał tę wędkę. Ty zarąbałeś wędkę, oddawaj wędkę, może być coś ciekawego tutaj. To jest wędka wielu różnych ciekawych rzeczy. Ona ma dużo fajnych zabawek w sobie, ale no, niekoniecznie... No właśnie, tylko teraz nawet nie mam za co ją zamienić, tak? No bo... Tu mam leczenie, które może nas uratować wiele razy. W ogóle to jest Shuffle No, więc to ciekawe, że nie wzięło mi to leczenia na początku. Jak tam z tym jest życiem? Całkiem nieźle. No dobra, tutaj są takie rzeczy, które mogłyby się ogólnie przydać, ale bez nich też przeżyjemy, bo mamy w sumie inne ciekawe rzeczy również.
Nie wezmę tego, nie zdążyłem, okej. Dobrze, mamy chociaż podstawową wędkę dobrą, że nie musimy męczyć się z jedną rzeczą. O! No tak, teraz muszę uważać, bo przecież cały czas... Łooo! Muszę uważać, bo jestem widzialny. Widzialny, widoczny. Mam wrażenie, że moje wybuchy ogólnie... To jest stal, tak? No właśnie, że moje wybuchy... Trafią zrobić rozpierduchę. I moje wybuchy przez Glaskaron są o wiele potężniejsze. Mamy tutaj chyba krew. O! Muszę tam wejść, kiedy nie będziemy widać, bo mam wrażenie, że tu będą jakieś sekrety fajne. To jest wood. Ale tego zniszczyć nie mogę. Mam coś wybuchowego? Niby mam. Niby mam. Czy muszę udać tam tego zdjąć? Czy tak, żeby nie wybuchało to na mnie za bardzo? No to powinno coś być. Tu zawsze są jakieś wędki. O właśnie, jakaś magiczna wędka, tylko tam jeszcze trzeba dolecieć oczywiście. A to zaczyna wszystko od środka płonąć, ponieważ to jest drewno. I co my tu mamy? O matko, Toxic Mist, ale fatalnie. Nie no, i znowu wędka, która ma dużo many, ale mana recharge mega słaby. Znaczy to jest jedyny moment, kiedy mógłbym wrócić do wyższego poziomu. Wezmę to. Aha, tam jeszcze się uwolniło jakieś dziadostwo, okej. Ach, zaryzykowałem, już czułem jak przyładowywał. O właśnie, trzeba bardzo uważać, jak jestem widzialny. Jezu, centralnie w ryj. Trójeczka. I leczymy. Dobra. Faktycznie, zobaczcie. No jest! To jest jeden z niewielu sposobów w tej grze na leczenie, ale widzę, że twórca zwiększa sposoby na leczenie. Zwiększa limit sposobów na leczenie, tak? Bo do tej pory to było możliwe tylko w sposób taki bardziej tricky. O, muszę zniknąć. Zniknij! Nie zniknie. Skubany. Dobra, ale widzę, że... Dobra. Nie żyje. Czy wszystko już nie żyje? Jeszcze ten żyje. Już nie żyje. Okej. Okay. Trochę miałem małą srywę. Trochę sranie miałem, ale już jest okej. Okay. Się chciałem dostać do tej wędki i wszystko przez to. O, proszę bardzo. Tylko one zadają damage 8. Trochę więcej niż te. Zobaczmy, czy to jest lepsza wędka, czy gorsza. Biorąc pod uwagę, że zdaje większe... Zaraz, to jest... Ale to jest 8 obrażeń, tak? A tu mamy po 10 obrażeń. Robi trd, trd. Czekajcie, no sprawdźmy. Ogólnie leci dalej i też chyba niszczy. Nie wiem, czy ta potrafi w ogóle niszczyć? A widzicie, nie niszczy. No, mi się bardziej jednak podoba ta. Bo ta potrafi trochę niszczyć otoczenia. 49 HP, w porządku. I teraz tak, już mogę spokojnie używać trójki do pokazywania terenu. O, i tu już jest, proszę bardzo, koniec. Tu już mamy wyjście z poziomu niemalże. Jakimiś tutaj tajnymi przejściami. Mamy już wodę. Dobra, moi drodzy, pewnie chcecie zobaczyć, jak sobie będę radził w dżungli, mając tak fatalne rzeczy, ale mając Glass Cannon. Myślę, że sprawdzimy. Sprawdzimy mnie w takiej sytuacji. I z takimi ustawieniami. Z takimi dodatkami. Tam była kupa, nie? Tego musimy jeszcze ubić. I możemy sobie iść. Okej, okay. Jestem za tym, żeby zobaczyć, jak będzie dalej. Zregenerujemy sobie też różne układy tutaj, także na pewno leczenie weźmiemy, refresha musimy też wziąć. No i mamy, o proszę bardzo, mamy coś nowego. Mamy piercing shot, czyli strzały przeszywają przeciwników. Magic bolt, fajna rzecz. Two-way fireball thrower. Two-way, o kurcze, to może być ciekawe i mamy też acid. A, czyli to jest materiał i możemy dodać acid do czegoś, możemy też zamieniać krew. Blood to acid, czyli krew zamieniać, dobra, okej, okay, w kwas. A tymczasem ja sobie strzelę, ja sobie to na razie wyjmę. Strzelimy sobie trójką, żeby zobaczyć co i jak. O! Jest repulsion, to nawet nie będę się zastanawiał, jest repulsion, ale jest też, kurczę, explosion immunity. Jakie to jest cudne explosion immunity mieć, ale projectile repulsion field jest super, też boomerang spells niekoniecznie. Repulsion, jak widzę repulsion to biorę. Tylko pytanie, czy mi się to odnowiło? Czy raz zregenerowałem i koniec? Dobre pytanie. Nie wiem. To jest... Magic Bolt jest całkiem niezły, bym go wziął. I teraz tak, trzeba tu coś tu trzeba pozmieniać. Coś tu trzeba pokombinować. Tu jest Shuffle No, więc potrzebuję na początku, na pewno potrzebuję wędki, która zadaje dobre obrażenia. Także zastanawiam się po prostu, czy nie chciałbym... wyjmę na razie dynamit. Nie wiem jak tutaj co wykombinować. All Seeing Eye jest spoko, ale możemy się bez niego też obyć.
Tu mamy, to też wyjmę, tu mamy Critical On, może być, to jest tak, taka wędka na zasadzie, a może coś się będzie działo, a może nie będzie działo się nic. Taka, żeby strzelić, może poleci, w kogoś trafi. Także wydaje mi się, że przyda mi się wędeczka, która po prostu mnie leczy pod trójką i przyda mi się wędka, która po prostu strzela. Ale teraz to może być za dużo. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Możemy zobaczyć, jak ona strzela sama z siebie. Jej celność jest tragiczna, ponieważ tu ma 8 celności sama w sobie. Bardziej już by się nadawała ta do strzelania, bo ma przynajmniej 3 spread, także moglibyśmy w ogóle zamienić je miejscami. Przez co... troszkę lepiej, ale chyba to samo z siebie ma duży spread, nie? Nie, spread 2, a to ma 3, więc 5 degrees, okej. Okay. Tylko to też mocno żremane, samo z siebie. Ale patrzcie, jak strzelam pojedynczo, no dobra, nie jest to super celność, ale też nie jest tragedia. Moim zdaniem jest całkiem nieźle i tak. Więc można by, no można by wziąć na przykład tak. Niech będzie coś takiego, tak? No, może być, może być. Jestem zadowolony. Tutaj będziemy mieli w razie czego jeszcze Summon Disk Projectile. Jeden sobie zachowam, jeden zostaje, bo tak będę pojedynczo tylko strzelał. Więc spoko, ona też ma duży rozrzut, mamy leczenie, mamy jakieś tam napierdzielanie. Także okej, okay, mamy też piercing, tak? Czym jest stać w ogóle, żeby... W ogóle jestem ciekaw tego też. Two-way, ja to wezmę, bo chcę zobaczyć, jak to działa. Nigdy tego nie sprawdzaliśmy. To jest coś nowego, to wymaga 130 mana drain, czy w ogóle mam mana max. Dobra, sprawdzimy, co to robi, nie? Może się nie zabije tym strzałem. Zobaczmy. Czemu nie działa? Mana drain 130, tu jest mana max 120, 210. Czemu nie działa? Czy to jest projectile modifier? To jest modifier. Constantly fires two small fireballs to each trajectory. O kurcze. I to mana drain 130? To jeden strzał tego. Czy co? To zobaczmy. Okej. To w takim wypadku... sprawdźmy to. Wow. To jest dobre chyba na mniejsze pociski, tak mi się wydaje. Na o wiele mniejsze pociski. Bo to wtedy strzela, widzicie, takie co? No to jest dobre na o wiele wolniejsze pociski, zdecydowanie. Tak, okej, okay, to sprawdziliśmy, co to jest. Wydaliśmy mnóstwo hajsu na to, ale przynajmniej pobawiliśmy się, wiemy, o co chodzi. A tu miałem co wrzucić w ogóle. Miałem wrzucić Summon Disk... Summon? Summon Disk Projectile. Już mnie na nic więcej nie stać. Także nie mogę już nawet kupić piercing shoty. Co może byłoby ciekawe, kupić piercing shot. Idziemy, zostajemy z tym, co jesteśmy. Mamy jakieś leczenie podstawowe, także... fajnie jest mieć leczenie. Będąc taką pipą, jaką ta jest. O! Okej. Okay. To tam trzeba wbić na razie. Starać się poczekać. Bo to oczywiście, żeby mnie zobaczyli, mnie, że jestem w ogóle. Chcę zniknąć, dziękuję. O kurcze. O kurcze. To chyba przebija to, moim zdaniem. Zdecydowanie. I to jest spellcast 2 naraz. Dobra. Nigdy nie wystrzeliłem ani jednym, ale teraz, moi drodzy, ja mogę robić niesamowite rzeczy. Jakie to obrażenie będzie zadawać? Musimy się uważać na prąd. Muszę zmieniać tę wędkę, tak, żeby nie trzymać jej non-stop u siebie. Wow, i zobaczcie, jak to ładnie kopie w śniegu. Dlatego, że jest glass cannon. Ładnie, ej, dobra. To może być ciekawy przebieg. Szczególnie zdajemy naprawdę niezłe obrażenia. Mamy repulsion field. Tak jest, więc jeszcze magiczne pociski oczywiście są odrzucane. Czy to był leczący koleś? Bardzo możliwe, znaczy nie wiem, nie zwróciłem uwagi. To też trzeba, muszę zbadać ten właśnie motyw, czy rzeczywiście dalej on leczy. Tu jest koleś, który powinien, o tu jest koleś, który powinien leczyć. Halo ziom. Dobra, to nie jest bezpiecznie też, tak, on chyba dalej próbuje leczyć. Zobaczymy, czy potrafi leczyć też mnie. Lecz mnie. Z tą kopa. I co? Nie chce mnie leczyć. Chyba coś się jednak zmieniło. Ja nie widzę, żebym mnie chciał leczyć. Dobra. Muszę też uważać, bo moje pociski, mimo że zadają bardzo dużo obrażenia, to też niszczą bardzo teren. Co sami widzicie, także muszę chować się bardziej za metalowymi ścianami niż za ścianami ze śniegu, ale jest w porządku. Chciałem, żeby to wybuchło. Czy to wybuchło w ogóle? Teraz wybuchło. Dobra.
Okej, okay, myślę, że to w ogóle... O, weźmy polecz. Gościu, on chyba mnie rzeczywiście nie chce leczyć już. Czyli cały ten bajer, który żeśmy odkryli, ostatnio się nim bawili, wygląda na to, że skończyła się zabawa. Mam wodę. Bardzo dobrze, mogę zlać ten kwas. Zlejmy kwas, zobaczymy, co jest w tej... w treasure chest na dnie. Dużo złota. Dobra, mamy 534 złota, jest spoko. No, gdybym tym złotem czyścił Hissy Base, byłoby ciekawie. Bo jest to rzeczywiście postać, która jest trudna w obsłudze, ale... Mam wrażenie, że to będzie wybuchać bardzo mocno. Nie, to moje pociski będą wybuchać mocno, a nie pociski, które są... Nazwijmy to... Natywne. Pociski natywne. Czyli pociski stworzone przez grę. O-o. Dobra. Jestem cały czas widzialny przez nich. 70 HP cały czas. Bardzo ładna precyzja strzałów. Taki snajper trochę. O, coś tam się rozlało, ale go trafiłem. Co to jest? Chaotic Polymorphin. Dobra. On nie będzie chciał mnie leczyć. Typie, weź mnie, ulecz. Kopnę cię w głowę. Ops! Co ja zrespiłem? Co to jest za ważka? Dobra, już mnie nie widzi, nie? Nie powinien mi widzieć. O, już się zmienił. Dobra, gościu. Zginiesz za karę. Dobra. Dobra, bo tutaj jest... Spoko. Tutaj powinno być dojście. A! Powinno być dojście do treasure chest. A w środku jest... Wędeczka zrzucająca kamienie na głowę. Okej. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście nie leczą, czy po prostu jakoś to przestało działać tak jak kiedyś działało? Nie wiem co o tym myśleć. Na razie widzę, że nie działa faktycznie. Dobra, gościu. Hej, zgiń. No właśnie. O, jaką dużą kluskę wyrzucił z siebie. O, o! Bezpieczeństwo. Już sobie zlałem, dobra. 66, nie jest źle. Okej, okay, no i Hissy Base w taki sposób wyczyszczone byłoby śmieszne. Dobra. To zrzucimy na dół. Co tu jest? Tu jest teleportatium prawdopodobnie, tak. Zamknięte. No co ciekawe, że mogę naprawdę przemieszczać się... Te wybuchy powodują, że mogę naprawdę się przemieszczać po planszy. O, proszę bardzo, kolejna skrzynia w całkiem ciekawy sposób schowana. A w środku jest bomba! Wyczułem to. Daleko odlatuję, bo nie wiem, jak, czy ten wybuch będzie potężniejszy, czy nie. Wolę też zniszczyć to, na wszelki wypadek. Tam jest koleś, którego też warto by dziabnąć. W twarz. Dobra. Wow, wow, wow! Przeżył ten atak. Bardziej odporny skubaniec. Mam też Repulsion Field, co też mi pomaga oczywiście. Ej, to jest ciekawe. Powiem wam szczerze, że ten przebieg z nudnego stał się moim zdaniem o wiele ciekawszy, niż się spodziewałem, że będzie. Także ja tam mam jaranko, nie wiem jak wy. O, wybuchło. Co to w ogóle było? Oil, po prostu. Patrzę, że nagrywam 56 minut, ale robiłem trochę cięć, także myślę, że jeszcze kawałeczek Hissy Base możemy przejść i oczywiście skończę na tym, że zaczniemy grać dalej z Outem w następnym odcinku. Już w dżungli. O, proszę bardzo, jest żyćko. Bierzemy żyćko. Żyćko zawsze się przyda. Szczególnie będąc... Ale właśnie, zobaczcie. Haha! Nope! Tylko chodzenie po poziomach daje nam więcej HP, ale życie z HP upa nie daje nam dodatkowego HP. Jednak serduszka teraz, czyli życie nasze będzie ustawione na stałe i koniec, ale są elementy, które zwiększają to życie. O mój Boże, co tu jest? Straszne rzeczy są tu. Ta wędka jest paskudna. Zobaczcie, mana charging speed 29. A w ogóle, no właśnie, zapomniałem, że mam też strzelanie prądem, ale no mam na razie rozpierduchę taką, to będzie na potężniejszych przeciwników. Tu jest dużo fajnych rzeczy. Naprawdę dużo całkiem fajnych rzeczy, jak chociażby Firebolt, mamy Energy Sphere jest podstawowy. Mamy też Chaotic Transmutation, mamy Deathcross i Giga Deathcross, ale... Mógłbym to wziąć. Na przykład zamiast tego, bo już mamy tę rzecz, nie będę chciał na pewno używać już Disc Projectile'a, a wędeczka jest całkiem spoko, ale będziemy chcieli ją chyba zamienić. Wezmę, najwyżej będę się ją bawił w przyszłości. Muszę pamiętać, że po trójku jest leczenie, więc na razie tego nie zmieniam. Mamy jeszcze jedną wędkę tam w zapasie, o-o. Otworzyłem przejście, a tu może być teraz niebezpiecznie. Także idziemy się chować. Aha.
O, myślę, wydaje się, że tu trzeba wyjąć w końcu elektrykę. No chyba mnie widzi. Takie dziwne wrażenie, że mnie widzi skubany. Zastał z prądu. A mimo wszystko żyje. O, już nie żyje, świetnie. Muszę tego uważać, żeby sam się jakoś tym prądem nie sponiewierać. Czy mnie trafił? 66, nie trafił. Wow, nie trzymaj tego, Staszek, zmień to, zmień to. Zmieniłem to. Nakrzyczałem na siebie i zmieniłem, już. Już jest w porządku. Czy on ma jakąś inną wędkę niż powinien mieć? Wow! Intrygująca wędka! Chcę ją. Ja mam tyle różnych dziwnych wędek, ale... ta też może być. O shit, chyba mnie trafił. Co to jest to? Wow, coś nowego! Kompletnie tego nie znam, zobaczcie, nie znamy tego ciosu, co to jest? Flamethrower 60, dodatkowo jeszcze Drilling Shot, projectile firefly slowly through the ground. O kurka, ale straszna, znowu fatalna. I teraz brać, nie brać. No Flamethrower, Recharge tam jest straszny, Spellcast naraz 6, Shuffle yes. A tu jest dużo takich zabawek, dobra, okej. W porządku, zobaczmy jak się tym będzie bawić. Staszek? Może baw się delikatniej? Co to zrobiło w ogóle? Co tu się w ogóle odwaliło? To nie jest bezpieczne, to może być dobra na następny biom, ale chyba nie na ten. I to wybucha na koniec. Czemu to na koniec wybucha? Nie powinno. Nie wiem. O Jezu, to czasami naprawdę robi jakieś eksplozje. A tu nie ma nic co eksploduje. Mana Drain 160. Bardzo powoli się naładowuje. Dobra, niech będzie. Czyli miałem wędkę, która ma mnóstwo bajerów, ale właśnie ją zostawiam. Wow, gościu. Też kolejną wędkę przyniósł, o nie wierzę. Wow, kurcze. Magic Bolt with Trigger. Mamy zwykły Magic Bolt, tylko co prawda jeden, ale nam chyba jeden całkowicie starczy, bo on nie jest ładowany, nie? To jest chyba miejsce, z których wzięli te wędki. Dobra, moi drodzy, ja muszę się... Tak, mam już godzinę nagrania, muszę się stąd ulatniać. Także albo... Oje, kolejny gość ma wędkę! Coś tam powybuchało. Co tam się wydarzyło? Nie wiem, robię rozpierducha w tym momencie. Może zginę i będzie po krzyku, nie będę musiał kończyć odcinka. Po prostu zginę. No, celność tej wędki, jak widzicie, jest słaba, ale mam nadzieję, że w przyszłości znajdę lepszą wędkę, jeśli chodzi o celność. Coś tu mam. Coś tu mam, zaraz zobaczymy, co to jest. To jest... Aha! Dużo bomb. Wiecie co? No, biorąc pod uwagę, że... Glass Cannon powoduje pięciokrotne obrażenia zwiększone, to wydaje mi się, że akurat bomby do tego buildu byłyby całkiem niezłe. Invisilibium Flask, jakbym miał za mało zabawek do niewidzialności. Kogoś trzeba też rozwalić szybko. Bo on niestety strzela tylko w jednym kierunku. Jeszcze trzeba go trafić. Tak jest, dobra, poszło. Mam nadzieję, że nie zapłonę zgarniając złoto z niego. Oć! Dobra, trochę ryzyko, trochę na ryzyku. O, ładnie zgarnięte typy. Też ładnie zgarnięty snajper. Pamiętajmy, że mam jeszcze leczenie. To jest ważna rzecz. Cały czas jeszcze mam leczenie. Teoretycznie nie musiałbym uciekać z tego Easy Base. Mógłbym sobie tu jeszcze chwilę zostać. Dobra, wiecie co? To ja zatrzymam tutaj. Okej, sterujmy tego. To jestem niewidzialny. Może jeszcze poeksplorujemy Easy Base, zanim sobie stąd pójdziemy, bo myślę, że możemy trochę jeszcze poznajdywać. A tymczasem, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. A tymczasem zobaczycie na sam koniec odcinka to, co obiecałem, czyli trzech zwycięzców: Grafoman, Merisa oraz Sanka. Serdecznie gratuluję, dziękuję bardzo za przesłane fanarty. Było bardzo miło mi je sobie przeglądać. Znaczy, fanarty, no tak to nazywam, tak, bo to był komiks i dwa arty. Ale ogólnie konkurs nie igraj z jajem, bardzo fajnie zaprezentowaliście go, więc serdeczne dzięki. Będę się z wami po tym odcinku na pewno kontaktował mailowo, dajcie mi jedną czy dwie doby na to, żebym mógł się ogarnąć i w ogóle przypomnieć sobie, że muszę wam tego maila wysłać. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie. Grafoman, Merisa oraz Sanka otrzymują ode mnie darmowy kluczyk do, darmowe, no po prostu, no konkursowe to darmowe, kluczyk do Noity, przepraszam, do Noita na Gogu i dziękuję bardzo Gogowi za udostępnienie mi kluczyków, żebym mógł zrobić konkurs. Serdeczne dzięki, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia za dwa dni. Cześć!